Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj taki dosyć szybki, krótki filmik z prezentacją pracy komunijnej. Jest to pudełko na Mercy, to jest gotowa baza z Codeboxa, tylko troszeczkę zmodyfikowana, co za chwilę zobaczycie. Na pudełku mamy ramkę, a z tyłu jest dorobiona taka klapka, na której umieściłam życzenia. Tu w środku można schować oczywiście jakiś prezent, pieniądze, później mogą tam się zmieścić zdjęcia. I ta klapka służy jako nóżka, czyli możemy taką ramkę postawić sobie spokojnie na półce, do środka oczywiście zdjęcie i może cieszyć oko. Zdjęcie, jakie tam się zmieści, to jest 10 na 15, bo tutaj brzegi są podklejone i tylko delikatnie to zdjęcie zachodzi tam pod ramkę, bo gdybym nie podkleiła do końca, to tam spokojnie zmieści się zdjęcie 13 na 18. Na ramce mamy kompozycję z kwiatów z bawełny. Tekturka to jest Snip Art bodajże, jak dobrze pamiętam. Kolekcja oczywiście Scrap and Me, ta beżowa. A kwiaty, tak jak mówiłam, z bawełny, to są wykrojniki Fiori od Agnieszki Cebuli. Te większe kwiaty to jest Amelia, te mniejsze to są fiorynki takie czteropłatkowe. Filmik dosyć krótki i szybki, bo oczywiście na ostatnią chwilę nagrywany. Pewnie podobne rzeczy będzie widzieć jeszcze na moim kanale, bo podobne pamiątki mam w planach zrobić, albo już zrobiłam. A na ten moment dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu. Pa, pa!